Zobaczcie dzisiaj, jak ten mały bawi się razem ze swoją mamą. No, kto by powiedział, że ta suczka jest taka jakby kosmata, jakiś spaner, coś takiego, a taki fajny futrzaczek będzie. No już on jest duży, ona już go nie chce karmić, już go powoli odgania, już na niego powarkuje, ale on sobie jakoś jeszcze tam radzi, szczególnie wieczorem, jak już idziemy spać. No, to dla niej tam się wkrada w łaski. No, te pieski pewnie, tak jak napisałem w komentarzu pod poprzednim filmem, mają lepiej niż niektórzy ludzie. Latają sobie, cały czas są praktycznie na wolności, baraszkują sobie teraz na trawie. A jak była zima, no, przyszła jesień, to ta przychodziła, miała ma takie fajne pudełko w warsztacie. Przykrywałem ją z góry drugim kartonem, żeby wióry jej tam nie wpadały. No i sobie leżała. Jak chciała, podnosiła tą przykrywkę, wychodziła. No i sobie latała po dworzu, po śniegu. Tfu, 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 jeszcze nie chorowała i niech dalej nie choruje. O. Mają gdzie latać, mają gdzie hasać. Trochę czasem na nią muszę krzyknąć, żeby się troszkę słuchała, bo wtedy wraca. A tak jak kiedy jest, jak to się mówi, grzeczna, no to jestem i ja grzeczny. A kiedy potrzeba, to troszeczkę ostrzej. Oczywiście bez żadnych narzędzi, tylko głosem. No, mały jest ciekawy świata. Ona to czasami mam jeszcze tam niedogrodzone chyba z metr, bo taki duży pies obcy przychodzi, ale to jest taki jej przyjaciel. Taki ten owczarek, co widzieliście na jednym z poprzednich filmów. No, ona tam kiedyś, jak była mała, to też tam latała. No. No to by było tyle. Wracam do pracy i później zapraszam na film o wiertłach. Będzie taki ciekawy temat. No, przy ostrzeniu czasami się nie zwraca na to uwagi, ale może się przydać. Dziękuję.